temat przywędrował do mnie, dlatego że bardzo dużo osób jakoś oczekiwało ode mnie, żebym się wypowiedziała na ten temat, bo ja jestem hejterem systemu szkolnictwa. Kto nie jest? No właśnie, każdy, kto chociaż trochę myśli, raczej powinien być, przynajmniej tak mi się wydaje. Widziałaś te zdjęcia? Tak, są zdjęcia Korytarzy szkolnych. przepychu. Przepychu, tak, w ludzi. A to nie jest złoto, Tak. inny przepych. To wszystko jest kwestią tego podwójnego rocznika, który teraz trafił do liceum, do technikum, gdzie po prostu ludzie nie mieszczą się nawet na korytarzach i te opowieści, że wszystkie możliwe pomieszczenia, jakie były w szkole, zostały zamienione na klasy. Stołówka, szatnia, wszystko teraz jest klasą, żeby tylko zmieścić tych ludzi. Ja nie wiem, nie mam wiadomości z pierwszej ręki, ale coś mi mówi, że jednak to może być prawda. Po pierwsze, ja bym chciała, żebyście napisali w ogóle w komentarzach, bo na pewno jest wielu licealistów i osób z technikum też, którzy nam to opowiedzą, więc piszcie. Powiedzcie, czy się trzymacie, czy jeszcze oddychacie w tej szkole, czy Tak. jest jakieś powietrze? Tak. Ja bym generalnie chciała po prostu ugryźć ten temat Rebeka ze szkoły, nie? Bo ja po prostu myślę o swojej szkole. No i my tam się mieściliśmy tak całkiem fajnie, ale już była beka i już było chujowo. Mieliśmy bardzo małe liceum, Aha. w sensie ono już teraz jest duże, a ja pamiętam, jak w pierwszym tygodniu września, pierwszej liceum, ja przyszłam do szkoły o kulach. Z nogą w gipsie. I ja na tych schodach, na których w ogóle nie było miejsca, bo były takie małe schody, i za mną ludzie, przede mną ludzie, a ja tamuję. I ja myślę, Boże, znienawidzą mnie w pierwszy dzień szkoły. Ja tu wszystko tamuję. I tylko miałam tak do koleżanki, poniesiesz mi torbę, bo ja tutaj. Tam było bardzo mało miejsca. I zawsze na przerwach trzeba było siedzieć na ziemi, bo po prostu wszystkie ławki wystarczały tak na 10 osób, nie? Mimo, że były wszędzie. W Okay. sensie, no, na 10% ludzi na przykład. Jak sobie myślę, że Jest jeszcze więcej tych ludzi teraz w tym momencie tam. tak, no. Znaczy teraz ta szkoła jest Okay. większa, ale nie o to chodzi, nie? Jakby, że są takie szkoły, to jak żyć w ogóle? Przecież tam No. spędzasz codziennie kilka Tak. godzin. Wiesz co, ja ostatnio w ogóle gadałam z moją mamą, która jest nauczycielką, no bo zaczął się nowy rok szkolny, więc jej wielki powrót do pracy. Te nauczycielskie wakacje nie robię, nie? Po prostu już pewnie zapomniała, jak się pracuje. Tak. Tak, no i właśnie gadałyśmy o tym i mówię do niej, że ja sobie ostatnio dopiero zdałam sprawę, jak właśnie w social mediach było dużo tematów szkoły i też edukacji domowej. Natalia Białobrzeska, drużyna B, bardzo dużo opowiada o, ona ma akurat wczesnoszkolną, no ale whatever. I powiedziałam mojej mamie, że ja sobie dopiero teraz uświadomiłam to, jak mało osób ma po prostu taką osobowość, taki charakter, że lubi być w takich miejscach przepełnionych. A wszyscy są na to skazani, w sensie, że to naprawdę nie jest pożądane i dobre dla kogoś, kto ma 6 czy 7 lat, kto do tej pory znał tylko swoją rodzinę gdzieś tam, no też zależy od przedszkola, no ale nadal. I nagle, każdego dnia, przez wiele lat, on będzie cały czas w tej wielkiej masie, kupie gówna po prostu tych ludzi, w tej klasie, gdzie jest 30 osób na korytarzu, gdzie ledwo się przechodzi. I jeżeli ma taką osobowość, że ci ludzie go nie tłamszą, to spoko. Ale jak ma taką osobowość, że go tłamszą, to nawet jeżeli w małej grupie byłby w stanie rozwinąć swoje skrzydła i siebie rozwijać, to w tej dużej do tego potencjału nigdy nie dojdzie. Bo on po tygodniu będzie tak styrany, że już nigdy się nie rozwinie. Dla bardzo wielu ludzi szkoła jest taką traumą. Tak. Ja zmieniałam klasy. W sensie z B do C. W tym samym No. roczniku chodzi o to, że nie że szkołę, tylko klasę, bo ja się zaleczyłam w jednej. Jakby miałam tak, że wydawało mi się właśnie, że tam się lepiej odnajdę tak społecznie, nie? Nie, że miałam jakiś problem z nauczycielem czy coś. No ale nie każdy rodzic jest też tak nastawiony. Moja mama mówiła, a spoko, jak chcesz przenieść się do innej klasy, proszę bardzo, może będzie I też przenieść. nie zawsze problemem są konkretni ludzie w tej klasie, bo za chwilę znajdziesz się w następnej i tam No. się znowu, nie? Dużo ludzi ma ze szkoły takie historie, kurde, jak to jest po polsku, taki bullying. No, bullying nie ma jednego, bo to jest, Prześladowanie. no właśnie, bo bullying jest konkretnie w szkole. To jest bardzo przykre, bo to cię kształtuje. No, jeszcze to jest w tym czasie, kiedy najbardziej się No. twoja to cała samoocena, obraz siebie tak Tak. układa powoli, a na przykład w takiej szkole ktoś ci co chwilę przychodzi i niszczy ten mur, no i tak. I im więcej jest tych ludzi, tym jest trudniej dla ciebie, żeby się po prostu przez to przebić. I wiesz, masz takie jednostki,
Zawsze tak jest w klasie, że masz takie parę osób... Zawsze się znajdzie taki jeden, tak, kurde. Masz parę osób, które faktycznie pam, pam, tu, to, tu i tam, a może oni wcale nie są najbardziej, nie wiem, inteligentni, najbardziej, nie wiem, zaradni, tylko właśnie oni sobie dobrze radzą w tej wielkiej masie, nadal jakoś tam pozostając sobą i te swoją osobowością epatować, nie? Mhm. A nie każdy chyba właśnie to potrafi. A znowu, jak sobie pomyślisz, to w każdej klasie są te osoby, które po prostu się nie odezwały przez, kurwa, 6 lat. System jest beznadziejny, ale potem jakoś musimy też żyć w tych skupiskach. Ja nie wiem, jak to rozwiązać. No ale wiesz, tak naprawdę oprócz systemu edukacji, to nawet jak pracujesz w korpo, to jest takie skupisko. No bo ja gdybym nie chodziła na studia, to ja bym nie należała do żadnego skupiska. A to skupisko na studiach było zdecydowanie luźniejsze niż to w szkole. Mniej osób gdzieś tam w grupie miałam, mniej niż 30 osób w grupie na przykład. Ty miałaś takie studia, że chodzisz do taką wielką aulę raczej częściej. No właśnie, nie? Wykład, kurde. Ja miałam na studiach 40 osób podzielonych na dwie grupy. Nie, trochę inaczej. No a wykład na przykład u nas jest na ile? Chyba na 120 osób, więc załóżmy, że w pierwszym miesiącu chodzi 110, a w ostatnim 20. Nie no, ale... I też ja tak wchodzę i tak... ale to jakby ma też inny charakter. No i też są dorośli, nie biegają i nie krzyczą. No, to jest też takie... raczej się nie prześladujemy. Dokładnie, no, raczej. No więc to jest takie pomocne. No a jak masz w korpo... Ale ja też tak mam, że jak jest ten wykład i ktoś tam... Jest taka jakaś wcześniej interakcja, że ludzie tam mówią coś, gadają, czekamy na wykładowcę, to jak jest tak dużo ludzi, to ja tak jednak trochę... Aha. I potem jesteśmy w jakiejś mniejszej grupie, to ja w ogóle roznoszę tę grupę. Mówię, chodźcie za mną. To jak jest tak pełno ludzi, to ja mam wrażenie, że nie, oni wszyscy się znają już. Okay. A ja jestem tak odstaję, jakbym się spóźniła. No bo ja nie chodzę na te takie różne spotkania. Oni byli na psychozerówce, kurwa, wszyscy. Na czym? Na psychozerówce, czyli na takiej imprezie przed pierwszym rokiem. Okay. I wszyscy się już znali, miałam wrażenie, że są przyjaciółmi na lata w ogóle, nie? No właśnie, i to jest to, że przychodzisz do tej szkoły pierwszego dnia i albo w pierwszym tygodniu uda Ci się po prostu zabrylować i ogarnąć grupę znajomych, tak, albo dostajesz jakąś taką łatkę i sam też czujesz po prostu, że już dostałeś rolę w grupie i elo. Tak, bardzo też ważne jest to, z kim usiądziesz na pierwszej lekcji, bo ta osoba potem Cię pociągnie, nie? No. I ja pamiętam, jak szłam chyba do liceum, to nie znałam nikogo tam i miałam tak, muszę wcelować w kogoś, kto wygląda na przebojowego i z nim usiąść. Dobre. I wtedy jakoś to ta osoba mnie pociągnie, albo ja ją, ale w każdym razie będziemy na jednym wózku. I ja tak szukałam, kto nie ma tej pary jeszcze, bo byli już ludzie, którzy przyszli razem, no i już kicha. I po prostu to było dla mnie taki challenge zawsze, żeby znaleźć taką osobę, z którą mówię, damy sobie radę. To... Czyli ja też zostałam wybrana tak. Do prowadzenia tego kanału. Tak, ale na konfach też tak mam. W ogóle na takich, że ten, okay. Wchodzę na konferencję i tak patrzę. Wera, uszczepiam się. Mówię, z tobą sobie poradzę. Przyjdziemy okay. W ogień. Powiem Ci, że ja w pierwszej klasie podstawówki trafiłam na ławkę, do ławki z dziewczyną, nie znam nikogo. Trafiłam do ławki z dziewczyną, która była totalnie cicha i przez rok z nią siedziałam. Pierwsza osoba, z którą nawiązałam taką dłuższą rozmowę na studiach polonistycznych, też była taką osobą, ale tutaj już jakby to totalnie nie zatrybiło i ja gdzieś tam się skierowałam inaczej na innych znajomych, więc ja jakoś mam chyba z drugiej strony... Ja mam tak, że ja szukam chyba tych bardzo cichych, żeby ich podnieść na duchu, wiesz? Ja mam w drugą stronę, bo ja wierzę, czyli tak czuję się, nawet jak nikogo nie znam, to mam taki luzik, nie? Ja muszę znać chociaż jedną osobę. No jak znam jedną, to już jestem hopsiup, ustawiona tutaj już luz, nie? Mieliśmy pierwsze jakieś tam spotkanie psychologii i ja znowu byłam taka przerażona, tych ludzi jest tyle na pierwszym roku, ja nie wiem, ile mi się to stoi, 150 osób na dzienne, kolejne 100 na zaoczne, ja pierdzielę, tych ludzi jest pełno i my idziemy razem na jakieś piwo. I ja szukam jakiejś laski i mówię, ta wygląda spoko. Podbijam i mówię, cześć, jestem Hania, fajne masz jeansy, co tam? I zaczęliśmy gadać i to jest Ania. Ania. Tak! I do teraz się trzymamy, nie? Od tego momentu ja powiedziałam, nigdy mnie nie opuszczaj. A ona opuściła. Zrobiła kurwa 2 lata w jeden rok i jest w rok wyżej teraz. Chociaż zaczęłyśmy razem. Nie wiedziałam o tym? Wiedziałam, że ona robiła, ale nie wiedziałam, że to... Ja myślałam, że ona po prostu bierze sobie jakieś tam zajęcia. Nie, wzięła wszystkie z następnego i jest rok wyżej. Chociaż zaczęłyśmy razem. Ja pierdzielę, to za typiara. Wow.
Także trzeba szukać sobie takich przebojowych ludzi, ale jednak takich, co by Was nie zostawili. A przebywanie od małego w przepełnionym i przeludnionym środowisku nie wpływa dobrze na większość ludzi. Powiedzcie nam, jak to jest teraz tak naprawdę. No, bo ja jestem ciekawa, czy to są jakieś fake newsy te zdjęcia, nie? Czy no. Jakieś polityczne zagrywki. Tak. Ale dziwne byłoby, żeby załatwili tych wszystkich statystów i ich stłoczyli na tym korytarzu. Ciekawe. Do zobaczenia. Trzymamy za Was kciuki.